Hejka, witajcie moi mili. W tym odcinku zajęliśmy się produkcją w centralnej części. Zrobiliśmy kilka fajnych leków, kilka dodatków. Ogólnie wszystko postawiliśmy na systemie pakowarek. No i przede wszystkim staramy się jakoś ogarnąć wtopę jedną, którą zrobiłem na początku, ale damy radę spokojnie. No i co, zapraszam was na materiał, także trzymajcie się. Hejka, witajcie moi mili. Z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Big Pharma. Czemu nam nie zaliczą mega leku? Przecież zrobiliśmy go w poprzednim. What? No przecież ja to zrobione jest. Jest nawet autozapis z tego. Dobra, nie wiem, mniejsza. Szybki start. Skok na kasę. Rashibo Incorporation, Sasha Gray. Okej, całkowity dochód w wysokości 3 milionów. To może być trudne. I przez 7 lat. No dobrze. Czyli jedno jest pewne. Wow, mamy już. Czekajcie, czy mamy wszystko? Mamy. Okej, przed nami jestem trochę miło zaskoczony tym. Któryś z tych ma. Tak, tutaj mamy katalizę. Dosyć dużo miejsca też na produkcję. Dobrze, zobaczymy co z tego wyjdzie na razie. Na początku zaimplementujmy może tutaj jeden lek. Wiecie, na razie robimy tak, żeby to ruszyło w hajs. No więc no troszkę nie będzie to jakoś super dużo dobrych leków, ale będą to leki, które się sprzedadzą. Moment, tutaj zapobiega niemocznej. Dobrze. Produkcja. No w sumie tą halę możemy samą wykupić. Zapobiega niemocznej. Łagodzi objawy przeziębienia. Dobrze. W sumie. Zrobić z tego od razu antybiotyk. Okej. I 3-1. To będzie na pewno bardzo kosztowny lek. Ale miejmy nadzieję, że on się spłaci. Przynajmniej w early game. Mam taką nadzieję. No dobrze, trudno. Tutaj możemy też dwa w dół. Dwa w dół, podwójna pigularka. Insufficient funds. Okej. You have released a new product. Dupa. No jak ja to policzyłem tutaj? You have released a new product. Dobra, policzyłem to totalnie źle. Ej, dobra, kisem. Zróbmy w ogóle to wtedy w ten sposób. Dobra, trudno. Jak spaprałem, to spaprałem po całości teraz, nie? No co zrobić. Tutaj podwójna pigularka. Czyli faktycznie to, co w tym momencie powinniśmy zarobić na czystą, będziemy mieli w plecy. I łagodzenie objawów przeziębienia tak samo. 2-2. Invalid position. 2-2. Powinniśmy z tego zrobić już teraz całkiem spoko leki, które powinny jeszcze nam... You have released a new product. Które powinny jeszcze przynieść nam zysk. No właśnie, 120, pięknie. Zatrudnimy. Formalności budowlane. To są rzeczy, które możemy na początek rozwinąć w tym momencie, tak na dobrą sprawę, bo bez nich i tak nie ruszymy dalej. To tak na dobry początek.
Nie no, 90. Aha. Bo tu, dobrze. No tak, bo antybiotyku nie produkowaliśmy, nie? No. Bo tego antybiotyku dalej do leczenia malarii możemy ulepszyć. Oho. To też nie new ingredient discovered. Dobrze, nowy ingredient, to się zawsze przyda. Teraz tak, wirówka na pewno. I co my mamy? Wysypka. Łagodzi objawy wysypki. Podniesiemy to o 2. Podniesiemy to o 2 i będzie git. Czyli tak, gdzie to mamy? Łagodzi objawy wysypki. 2. Formujące figularka. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w tej chwili. Łagodzi objawy wysypki. You have released a new product. Tutaj co? Katalizę byśmy potrzebowali. No ale okej, to są rzeczy, których na razie nie możemy zrobić. I każda następna hala kosztuje 10 tysięcy. Kupmy tą. W tej hali myślę, że zaczniemy robić już takie porządniejsze leki. Naprawdę dużo a competitor has released a new product. Bo w tej chwili, tak na dobrą sprawę, idziemy po czysty profit. Tak? Jeżeli tu na przykład... A competitor has released a new product. Zrobimy tak, jak się uda. Że tu będziemy robili pakowarkę. Tu pakowarkę. Na przykład stąd pakowarkę i stąd. I wszystko będziemy upychali tu. No, to byłoby ciekawe nawet, nie? Myślę, że tak. New ingredient discovered. A competitor has released a new product. Okej, ich produkty mnie interesują. Antydepresant. No super, antydepresant tylko 2 w górę musimy dać. I pozbywamy się negatywnego efektu i bierzemy tym samym... Bierzemy tym samym pozytywny efekt. Zróbmy to tak trochę lepiej. O, coś takiego. Pyk, pyk. Pek, myk i myk. Dobrze. I tutaj będziemy mieli lek bez efektu ubocznego. A competitor has released a new product. Dobrze. Teraz tak, ile leków to były totalne fail? Fail 2. 2 leki to był totalny fail. Zysk operacyjny, tak? Nie, zdobądź, zarób ogólnie. Research complete. A, to jest ogólnie, żeby zarobić. To może być trochę lepsze, to może być trochę łatwiejsze. Multi wstrząsarka. A competitor has released a new product. Mhm, no dobrze, to w tym momencie... Jakie wirówka, ile kosztuje? 4500. Nie, jeżeli ulepszymy to na drugi poziom. Bo tak, teraz sprzedamy to i to. Pepe. Formujące. Pomocnicze, pakowarka. No i super. You have released a new product. Okej, ten climber tu jakoś zarabia. A competitor has released a new product. Super. Tylko spowolniliśmy teraz tą produkcję. Ale to jest nic, to nie jest nic złego, nie? W tym momencie, tak szczerze mówiąc. New world event. Bo jest to coś, czym sobie poradzimy. Bo wtedy będziemy mogli też... Research complete. A competitor has released a new product. Okej, dużo badań skończyliśmy. A competitor has released a new product. Globalizacja zdecydowanie. Bo tak, tu mamy... Insufficient funds. Okej, sprzedajmy to.
Zrobimy to w ogóle w ten sposób. Tak. A pakowarka ile kosztuje? 2200. Nie, no to 2200 na razie nie damy rady zgarnąć. Bo tu mieliśmy chyba efekt niepożądany. Nie, you have released a new product. Super. I tutaj też 2200, podpiąć to wszystko do systemu. Dobrze, to będzie wszystko ładnie zrobione zaraz. Potem podepniemy trzecie, bo chciałbym właśnie to wszystko zrobić tu na systemie tych, patrz, pakowarek. Ja wiem, że kiedyś już to próbowałem zrobić, ale teraz idziemy po czysty zysk, więc wystarczy, że będziemy naprawdę po prostu mieli głowę na karku. No dobrze, teraz tak. I tu nie da się tego bardziej przesunąć, to jak przesuniemy tam, to się nie da. Mhm, tak, tak. Dobrze. Super. Tutaj mamy to załatwione. Teraz tak, tu by się przydało. Albo po prostu to, tą linię przeniesiemy tu. Bo to już jest wyższy lek i to jest dobre. A tu na przykład jakbyśmy chcieli to ulepszyć, to potrzebujemy... To potrzebowalibyśmy stąd jeden jonizator. Dwa jonizator. Nie, jeden aglomerator i jeden jonizator. No. To wszystko brzmi jak plan. Czekajcie, a przesuńmy tak, żeby ta linia była jeszcze bardziej efektywna, jeżeli chodzi o miejsce. Coś takiego na przykład. O. Invalid position. Coś takiego. I teraz na przykład stąd. Nie, stąd nie mieszamy, dobra. Research complete. O. Zrobimy to wszystko w ten sposób. Super będzie wtedy. Okej, okay, globalizacja. Outscoring. Outscoring by się przydał, ale sądzę, że na razie nie będziemy mieli jak tego zrobić. Insufficient upgrade points. Zmniejszenie też negatywnego efektu leku. Chociaż, wiecie co? Weźmy tak. Okej, okay, cukrzyca. No fajnie, że tutaj ta cukrzyca jest, ale... Między nami agentami, no to ciężki produkt i tak. Czekajcie, a tu jakby to zrobić? Pozmieniajmy to trochę wszystko. Invalid position. Pozmieniajmy tutaj to trochę, żeby... O. Super. I tu aglomerator, tu idzie jonizator. Tylko, że tu... Ja muszę dać, co tu za lek szedł. Objawy przeziębienia, no dobrze. Objawy przeziębienia, import. Teraz tutaj, jak tego idziemy? Cukrzycy. 11 do 15, czyli mamy tak. 10, 7 i 11 do 15, czyli... Czyli tak zasadniczo. A parownik.
aglomerator, wirówka, pakowanie. O ile niczego nie popaprałem. Invalid position. Jeżeli nic nie popaprałem, to powinno być dobrze. No i dobrze, pięknie. A competitor has released a new product. Ładnie to wygląda. Dobrze, czekajcie, teraz tak, mamy tutaj trzy gniazda. I dwóch z nich już na pewno wiem, że nie skorzystamy. Teraz tak, łagodzenie wysypki. Potrzebna jest kataliza. Znaczy ja mam w tym momencie jakiś składnik z katalizą. Z tego co pamiętam, to mam. Tak. Dobrze, weźmy tu katalizę. Moment. Ten lek sam ma katalizę w sobie. No to... Ej, no to chwila, moment. Dlaczego to nie mogę? Aha. Moment, mamy 6, tak? No to... Chwila, moment. Tutaj i tu aglomerator. Potem jonizator. Ale kurczę, to trochę... Co ja zrobię? Tak, i teraz parownik miał być. Okej. Dziesiątka. I minus 3. Czyli teraz tak. Czyli teraz jonizator. Formujący. Okej, formujący pakowarka. A competitor has released a new product. A z tego co widzę, to się już nie sprzedaje wszystko tak jak powinno. Insufficient upgrade points. Bo mamy za gęsto tu. Aha, bo tu się taśma zarąbała, dobra. Tak. 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 Dobra. Okej, okay, i teraz jest już okej. You have released a new product. Dobrze, teraz będzie już okej tutaj. Bo tutaj się w pewnym momencie spieprzyło, że on chciał wypychać w tą stronę. Co było w ogóle bez sensu. Bo to by nam nic nie dało, bo tu był potrzebny, właśnie. Tu była potrzebna kataliza. No okej, okay, no to możemy tu spróbować z tą katalizą coś. Import kataliza na trzecim. Można to od razu w multimikser wrzucić. Super. I 6 do 8 plus kataliza. Tylko tak. I tutaj dissolverem. Invalid position. Dlaczego tak? Bo ja chcę jak najbardziej tutaj. Jak najwięcej rzeczy tutaj mimo wszystko zmieścić. A competitor has released a new product. Mhm. Tu potrzebujemy mieć. Dobra. Tu potrzebujemy mieć już takie rzeczy jak autoklaw i kryokondensator do tego. Insufficient upgrade points. Faktycznie bez kryo i bez kondensatora to tam już nie zrobimy nic. Jest tego dużo, ale... A competitor has released a new product. Czekajcie, a to jakby taki puścić lek. No nie, to będzie gówno. To będzie gówno. Ale takiego gówna nie chcę.
Dobrze, tutaj ulepszymy oczywiście każdy lek. Insufficient upgrade points. No, to tak chociaż. Mniejsze marże na nich, więcej profitu dla nas. Tak, loan repaid. A, bo my jeszcze mieliśmy pożyczkę cały czas, którą a competitor has released a new product. W sumie mamy dwie pożyczki, które spłacamy, ale w tym momencie idziemy już na plusa, nie? Więc to jest tak czy owak. Pozostało 5 lat, ej, no niby tyle czasu mamy, a faktycznie jest to mało czasu. Dobrze, czyli tak, tutaj 16, czyli jedno jest pewne, na stówę będzie potrzebny... Invalid position. Tutaj cyk, aglomerator, tutaj cryo. Czyli na pewno tak, pakowarka. O, tak. I to będzie git. Wtedy. Research complete. Cryo. A competitor has completed a new patent. Okej, okay, cryo podwaja stężenie. Czyli to będzie to, co wymagane nam będzie. Okej, okay, tutaj a competitor has released a new product. Oni wypuszczają te nowe produkty, ale mnie jakoś to specjalnie nie urzeka, bo bo jednak jakby nie patrzeć, to nam nic nie daje. A tutaj stąd no coś prostego byśmy chcieli. New world event. A competitor has completed a new patent. Aha, oni tam na pigułki wszystkie patenty zrobili. Antybiotyk i nadczynność tarczycy. Łagodzi objawy przeziębienia. Znaczy objawu przeziębienia nie możemy tu zrobić jakoś tak na szybko. Objawy przeziębienia 2. Czyli na przykład nawet zrobimy inaczej, bo zwiększymy... Loan repaid. O... 3... Nie, nie damy rady. Dobra, nie ślichniemy tutaj już tego. Drugi loan sprzedaliśmy i teraz mamy 300 hajsu na pik. Więc już jest w ogóle super. Tylko fajnie byłoby teraz też... Autoklawa na przykład. Chociażby autoklawa zgarnąć. Tutaj 5 gości potem dam w obscuring, ale to jest inna para kaloszy w ogóle. Dobrze, teraz tak, ze względu na to, że tu mamy drugą falę, czy możemy ten antydepresant do zwalczania ADHD ulepszyć? Możemy. Tylko będziemy potrzebowali katalizy. Nie, wiecie co? Wiecie co, zrobimy tutaj tą jedną rzecz. I na tym ten odcinek będziemy kończyć, bo... Nie chcę rozgrzebywać za dużo rzeczy, a wiem, że to zdążymy zrobić. Kupimy maszynę, postawimy ją i wtedy pomyślimy, co dalej. Centryfuga nam się w tym akurat momencie nie przyda, aczkolwiek takie hiper super leki to jest coś niesamowitego. Ten mega lek za 1500 co... A competitor has released a new product. To było coś fajnego naprawdę. Możemy jeszcze jednego typka zatrudnić, to potem weźmiemy, zrobimy od razu outscuring. Lobbing i całą resztę podniesiemy sobie wartości leków. New world event. New loan available. Okej, okay, przeziębienie kaszer to tam nas mało. Okej, okay, i teraz tak. Podstawowe. No w ogóle śmieszna sprawa, nie? Kryokondensator jest maszyną podstawową. W rozumieniu gry. Okej. Okay. Nie, fajnie tu jest to, że naprawdę to można było tutaj sobie tak fajnie z magazynować, żeby to szło. You have released a new product. Dobrze, nowy produkt został na rynek puszczony. Okej, okay, i moi mili, w tym miejscu kończymy odcinek i do następnego. Trzymajcie się. Hej!